Czy wiesz, że twoje słowa mają niezwykłą moc kształtowania rzeczywistości wokół ciebie? Każda myśl, którą pielęgnujesz w swoim umyśle, każde przekonanie, które nosisz w sercu, każda emocja, którą przeżywasz, wszystkie te elementy razem tworzą fundament twojej przyszłości. Właśnie teraz, w tej chwili, masz w sobie siłę, by odmienić swoje życie w sposób, o jakim nawet nie śniłeś. To nie jest żadna odległa fantazja czy pobożne życzenie. To naukowo udowodniony fakt o tym, jak Twój mózg i ciało współdziałają, aby przekształcić Twoje pragnienia w rzeczywistość. Zastanów się przez moment. Jak często łapiesz się na tym, że mówisz do siebie rzeczy w stylu, nie dam rady, czy to jest poza moim zasięgiem? Takie myśli programują Twoją podświadomość, przekazując Twojemu ciału instrukcję, czego ma oczekiwać. I co się wtedy dzieje? twoje ciało odpowiada na te negatywne sygnały uwalniając substancje chemiczne, które wywołują uczucia ograniczenia, bezsilności i lęku. Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Masz w sobie moc, by to zmienić. Możesz wykorzystać ten sam mechanizm, aby stworzyć życie, o jakim zawsze marzyłeś. Kluczem jest sposób, w jaki komunikujesz się sam ze sobą kiedy zaczniesz mówić do siebie z życzliwością, pewnością i niezachwianą wiarą w swoje możliwości, zaczniesz dostrzegać pozytywne zmiany w swoim życiu. Twój mózg nie odróżnia rzeczywistości od tego, co intensywnie sobie wyobrażasz. Jeśli więc regularnie powtarzasz sobie mogę osiągnąć wspaniałe rzeczy, lub przyciągam do siebie niesamowite okazje, twój umysł zaczyna traktować to jako prawdę. Nie chodzi tylko o umysł, twoje ciało również reaguje. Pozytywne myśli inicjują wydzielanie korzystnych substancji chemicznych, takich jak dopamina i serotonina. Nagle czujesz przypływ energii, stajesz się bardziej optymistyczny i zaczynasz dostrzegać szanse, które wcześniej mogły umykać Twojej uwadze. To nie jest zwykłe pozytywne myślenie, to dosłownie przebudowywanie ścieżek neuronowych w Twoim mózgu. Za każdym razem, gdy wybierasz pozytywną myśl zamiast negatywnej, wzmacniasz te połączenia i fizycznie zmieniasz strukturę swojego mózgu. Idąc jeszcze głębiej, twoje myśli i emocje wysyłają elektromagnetyczne impulsy, które oddziałują z polem energetycznym wokół ciebie. Kiedy synchronizujesz swoje myśli, uczucia i działania z tym, co pragniesz przyciągnąć, tworzysz harmoniczną wibrację. Stajesz się niczym magnes, który przyciąga wszystko, czego pragnie twoje serce. Możesz teraz pomyśleć: Brzmi wspaniale, ale moje życie jest pełne trudności. Jak mam to wszystko zastosować? To naturalne, że czujemy się przytłoczeni obecnymi okolicznościami. Nie chodzi o ignorowanie problemów, ale o to, by nie pozwolić im definiować tego, kim jesteśmy. Wykorzystaj je jako punkt wyjścia do pozytywnej zmiany. Zacznij od małych kroków. Wybierz jeden obszar swojego życia, który chciałbyś poprawić. Może to być zdrowie, relacje czy kariera. Zamiast skupiać się na tym, co nie działa, zacznij mówić i myśleć o tym, jak chcesz aby to wyglądało. Mów o tym tak, jakby już się działo. Na przykład, zamiast myśleć: "Chciałbym kiedyś schudnąć", powiedz sobie: "Każdego dnia staję się zdrowszy i silniejszy". Zamiast: "Potrzebuję więcej pieniędzy", powiedz: "Przyciągam do siebie obfitość i finansowe możliwości". Zatrzymaj się na chwilę i napisz w komentarzu afirmację, która najbardziej z tobą rezonuje. W ten sposób Wzmocnisz jej działanie i pokażesz, że jesteś gotów na zmianę. Początkowo może to wydawać się nienaturalne. Stare nawyki myślowe mogą próbować przejąć kontrolę, ale to normalne. Ważne jest, aby wytrwać. Powtarzanie jest kluczem do sukcesu. Im częściej praktykujesz pozytywny dialog ze sobą, tym bardziej staje się to Twoją drugą naturą. Spróbuj teraz prostego, ale potężnego ćwiczenia. Zamknij oczy i weź głęboki oddech. Skup się na czymś, Czego naprawdę pragniesz w swoim życiu? Masz to? Świetnie. Teraz wyobraź sobie, że już to masz. Poczuj radość, ekscytację i wdzięczność. Pozwól tym emocjom wypełnić całe twoje ciało. Teraz otwórz oczy. Jak się czujesz? Prawdopodobnie lepiej, prawda? To pokazuje, jak silne jest dostosowanie swoich myśli i uczuć do swoich pragnień. Pamiętaj jednak, że nie wystarczy robić tego sporadycznie. Aby zobaczyć realne efekty, musisz uczynić z tego nawyk, część swojej codziennej rutyny. Tak jak dbasz o higienę ciała, myjąc zęby czy biorąc prysznic, tak samo powinieneś dbać o higienę umysłu, eliminując negatywne myśli i zastępując je tymi, które cię wspierają. Rozpocznij każdy dzień od pozytywnego nastawienia do siebie. Jeszcze zanim wstaniesz z łóżka, powiedz sobie coś w rodzaju. Dziś czeka mnie dzień pełen wspaniałych możliwości. Jestem gotów przyjąć wszystko, co najlepsze. W ciągu dnia bądź uważny na swoje myśli. Gdy zauważysz negatywny dialog wewnętrzny, zatrzymaj się, weź głęboki oddech i zastąp tę myśl czymś bardziej wspierającym. Pamiętaj, że twoja podświadomość zawsze słucha. Nie ocenia, czy myśli są dobre czy złe, po prostu je akceptuje i działa zgodnie z nimi. Zrozum, jak ogromną rolę w tym procesie odgrywają emocje. Same słowa nie wystarczą. Musisz je również poczuć. Emocje są paliwem dla twoich myśli. Kiedy łączysz intencje z silnym, pozytywnym uczuciem, zaczynasz naprawdę wprowadzać zmiany. Pomyśl o chwili, kiedy byłeś naprawdę podekscytowany. Może to były wakacje, które planowałeś, czy projekt, który cię pasjonował. Pamiętasz tę energię i motywację? To właśnie moc emocji. Kiedy mówisz do siebie, jestem pewny siebie i zdolny, poczuj tę pewność w całym ciele. Wyprostuj się, uśmiechnij i pozwól, by to uczucie cię wypełniło. Nie chodzi o ignorowanie rzeczywistości czy udawanie, że wszystko jest idealne. Chodzi o świadomy wybór, gdzie kierujesz swoją uwagę i energię. Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem nocą. Widzisz tylko tyle drogi, ile oświetlają twoje reflektory. Ale to wystarczy, by dotrzeć do celu. Podobnie nie musisz znać całej drogi do sukcesu. Wystarczy, że skupisz się na kolejnym pozytywnym kroku. Konsekwencja jest kluczowa. To nie jest szybkie rozwiązanie czy jednorazowe działanie. To nowy sposób myślenia i bycia, który wymaga czasu i praktyki. Dobra wiadomość jest taka, że za każdym razem, gdy wybierasz pozytywną myśl, robisz krok naprzód. Kiedy traktujesz siebie z życzliwością i motywacją, Przekształcasz swój mózg i wzmacniasz nowe ścieżki neuronowe. W miarę jak dostrzegasz pierwsze zmiany, zaczynasz wierzyć, że większa transformacja jest możliwa. Sukces rodzi sukces. Kiedy zauważysz, że jesteś bardziej pewny siebie i że pojawiają się nowe możliwości, wzmacniasz swój nowy sposób myślenia i tworzysz pozytywną pętlę zwrotną. Oczywiście mogą pojawić się wątpliwości. To naturalne zastanawiać się: A co jeśli coś pójdzie nie tak? Co jeśli napotkam trudności? W takich momentach ważne jest, by nie rezygnować. Jeśli konsekwentnie mówisz do siebie w sposób wspierający, rozwijasz psychiczną odporność, budujesz wewnętrzną siłę, która pomaga ci przetrwać trudności. Zamiast poddawać się negatywnym myślom, zatrzymaj się i zapytaj: czego mogę się z tego nauczyć? Jak mogę wykorzystać to doświadczenie, by być lepszym w przyszłości? Zmieniając sposób, w jaki do siebie mówisz, nie tylko poprawiasz swoje samopoczucie, ale także kształtujesz całe swoje podejście do życia. Zaczynasz postrzegać wyzwania jako okazję do nauki, a nie jako przeszkody. Taka zmiana perspektywy jest niezwykle potężna. Nie zapominaj o wdzięczności. Kiedy skupiasz się na tym, czego pragniesz, łatwo jest zapomnieć o tym, co już masz. Wdzięczność jest jak magnes, który przyciąga więcej pozytywnych rzeczy do Twojego życia codziennie przypomnij sobie trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny i naprawdę poczuj tę wdzięczność. To może być zdrowie, miłość bliskich, czy możliwości, które się przed tobą otwierają. Możesz się zastanawiać, a co jeśli nie wierzę w to, co do siebie mówię? Czy to nie jest oszukiwanie samego siebie? Na początku może to wydawać się nienaturalne, ale celem jest poszerzenie granic swoich przekonań na temat tego, co jest możliwe. Zacznij od małych, pozytywnych afirmacji, w które łatwiej Ci uwierzyć. Jeśli masz trudności finansowe, zamiast mówić jestem bogaty, powiedz: Jestem otwarty na nowe możliwości poprawy mojej sytuacji finansowej. Pamiętaj, że Twój mózg jest plastyczny i zawsze się uczy. Kiedy konsekwentnie mówisz do siebie w pozytywny sposób, uczysz go wspierać Cię w dążeniu do celów. Porozmawiajmy o mocy wizualizacji. Kiedy mówisz o tym, co chcesz osiągnąć, angażuj wszystkie swoje zmysły. Wyobraź sobie, jak to jest już to mieć. Jeśli marzysz o nowej pracy, zobacz siebie w nowym miejscu, poczuj satysfakcję, usłysz dźwięki otoczenia. Im bardziej realnie to sobie wyobrazisz, tym silniejszy będzie efekt. Możesz pomyśleć: "Próbowałem pozytywnego myślenia i nie zadziałało". Zapytaj siebie, czy byłeś konsekwentny i czy podejmowałeś działania zgodne z tym, co mówisz. Pozytywne myślenie to nie magiczne zaklęcie, to narzędzie, które pomaga ci zmienić podejście i podjąć konkretne kroki w kierunku swoich celów. Czasami, gdy zaczynasz myśleć w nowy sposób, mogą pojawić się niespodziewane wyzwania. To znak, że zachodzą zmiany. Nie zniechęcaj się, traktuj to jako część procesu. W takich chwilach szczególnie ważne jest utrzymanie pozytywnego dialogu ze sobą. Ważne jest również, aby uwolnić się od przywiązania do konkretnego wyniku. Oznacza to zaufanie, że życie prowadzi Cię we właściwym kierunku, nawet jeśli nie zawsze widzisz to od razu. Mów do siebie: Ufam, że wszystko układa się dla mojego najwyższego dobra. Być może zastanawiasz się, co z negatywnymi emocjami, czy ich ignorowanie nie jest szkodliwe. Nie chodzi o tłumienie uczuć, ale o ich akceptację i zrozumienie. Kiedy doświadczasz trudnych emocji, podejdź do siebie z empatią. Zapytaj, co ta emocja chce mi przekazać, czego mogę się nauczyć? Następnie, świadomie skieruj swoją uwagę na bardziej wspierające myśli. Zachęcam cię, abyś od teraz zaczął zwracać uwagę na swój wewnętrzny dialog. Traktuj siebie z życzliwością i wsparciem, przypominaj sobie o swoich mocnych stronach i potencjale. Każdego dnia zaczynaj z pozytywną intencją i bądź świadomy swoich myśli w ciągu dnia. Pamiętaj, że nie chodzi o perfekcję, ale o ciągły postęp. Teraz podzielę się z Tobą potężną techniką, która może przetransformować Twoje życie. Zacznij mówić do swojego przyszłego ja, tak jakbyś już osiągnął swoje marzenia. Mów. Jestem wdzięczny za obfitość w moim życiu, czuję się zdrowy i pełen energii, jestem podekscytowany możliwościami, które przede mną stoją. Taki dialog tworzy most między obecną rzeczywistością a przyszłością, której pragniesz. Pamiętaj również o sile pytań. Zamiast pytać dlaczego mi się nie udaje, swing zapytaj jak mogę to osiągnąć? Czy co mogę zrobić, by zbliżyć się do mojego celu? Takie pytania kierują twój umysł na poszukiwanie rozwiązań. Bądź cierpliwy wobec siebie. Prawdziwa zmiana wymaga czasu i konsekwencji. Świętuj nawet najmniejsze sukcesy i mów do siebie z zachętą. Nie zapominaj o kreatywności w swoim wewnętrznym dialogu, używaj obrazów i metafor, które Cię inspirują. Ciesz się tą praktyką i odkrywaj, co najlepiej na Ciebie działa. Jeśli zastanawiasz się, jak to wszystko zastosować w obecności innych ludzi, pamiętaj, że większość tego dialogu odbywa się w Twoim umyśle. Możesz jednak wplatać pozytywne wyrażenia w codzienne rozmowy, co pozytywnie wpłynie na Twoje relacje z innymi. Dostosuj również swoje otoczenie do nowego sposobu myślenia. Otaczaj się ludźmi i rzeczami, które cię wspierają i inspirują. Podsumowując, sposób, w jaki do siebie mówisz, jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, jakie posiadasz do kreowania życia, o jakim marzysz. Jesteś autorem swojej własnej historii. Każda myśl i każde słowo to kolejny wers twojej tej wieści. Niech będzie to historia pełna wzrostu, radości i nieskończonych możliwości. Mów do siebie z miłością, współczuciem i entuzjazmem. Uwierz w swój potencjał i nigdy nie przestawaj dążyć do tego, co dla ciebie ważne. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znak, że jesteś gotów na pozytywną zmianę w swoim życiu. Zachęcam cię do zostawienia łapki w górę i subskrypcji naszego kanału, abyśmy mogli wspólnie kontynuować tę inspirującą podróż. Podziel się w komentarzach swoimi przemyśleniami i afirmacjami które najbardziej z tobą rezonują. Twoje słowa mogą być inspiracją dla innych, pamiętaj że masz w sobie wszystko czego potrzebujesz, aby osiągnąć swoje cele wystarczy, że uwierzysz w siebie i zaczniesz działać. Dziękujemy że jesteś z nami, do zobaczenia w kolejnym filmie.